bo tematyka jest pomiędzy prosektorium, sądem, polityką, wiarą. Tematyka jest bardzo trudna, bo to tak, zaczęło się w kryptach Kościoła Mariackiego. Później były krypty świętego Wojciecha, później były krypty u dominikanów, o augustianów, później były rewelacyjne odkrycia na Salwatorze, święty Andrzej. Krótko mówiąc, co Kościół, to nowe odkrycie. Cóż pozostało znawcom przedmiotu? Albo zaprzeczyć, albo przyjąć. Streicher powiedział, słuchaj, jak to wszystko, co ty mówisz, jest prawdą, to niestety trzeba romańszczyznę krakowską zmienić i przenicować. Ja chcę dzisiaj wprowadzić was do Kaplicy Świętokrzyskiej. To jest najbardziej na południowy zachód wysunięty człon katedry wawelskiej. Ale nie mam czasu, by państwu opisać całą Kaplicę Świętokrzyską. Chodzimy do katedry, nawa boczna, trzeba odwrócić się na zachód, krata, wejście do ograniczonej przestrzeni. Przestrzeni, która liczy 48,70 metra kwadratowego. Fenomenalne wnętrze. Cóż się składa na ten fenomen? Po pierwsze, gotycka architektura. Przepiękne sklepienia krzyżowo-żebrowe, autentyczne. Kiedy powstała? No, na Wawelu z tym powstaniem to jest trudno i ciężko. Budował ją właśnie Kazimierz Jagiellończyk. Do tej daty za chwilę wrócę, ale fenomen tej kaplicy polega i na tym, że gotyk spotyka się ze stylem bizantyńskim. Tam ktoś ze wschodu, z Połocka, zrobił wspaniałą polichromię. Grobowiec Kazimierza Jagiellończyka wykonany przez Wita Stwosza i podpisany przez niego jego signum. Dobrze, no to my to możemy pójść i obejrzeć. Ale tuż obok stoi olbrzymi grobowiec autora Piotra Aignera, biskupa Sołtyka. Oj, to smutne dzieje tego człowieka. Wywózka na Sybir. Ten grobowiec, mimo tego, że jest zabytkiem, rozsadza wnętrze tej kaplicy. Proszę państwa, zaraz obok jest grobowiec Matki Królów, Elżbiety Rakuszanki. Bo słowo Habsburżanka jest po polsku trudne do wymówienia. To proszę zwrócić uwagę teraz, że Mehofer wpisuje się w to dzieło fantastycznie, bowiem witraże, które tam są, tworzą jakiś taki trójkąt, taki trio. Wspaniała gotycka architektura, bizantyńska polichromia, witraże Mehofera, a nagrobek Wita Stwosza. I dwa przepiękne drewniane tryptyki. Jeśli ktoś z państwa nie wie, to na tych tryptykach jest wymalowany i Jagiełło, a może nawet i Kopernik, bo to są czasy tak niesamowite, że warto im przyjrzeć się z bliska. Proszę państwa, i oto metropolita krakowski, Karol Wojtyła, w roku 1973 powołuje trzyosobową komisję. Umówmy się, że ja podam nazwiska członków tej komisji teraz, a później już będę operował tylko imionami, co będzie ładniejsze, zgrabniejsze i może nawet bardziej przyzwoite. Pierwsze to profesor Jerzy Szablowski, pan na Wawelu. Mój dobry Boże, zmarł, nie ma go, o zmarłych albo nic nie mówić, albo dobrze mówić, więc ja będę tylko dobrze mówił. Druga osoba, to jest profesor Alfred Majewski. A trzecia osoba żyjąca to jestem ja, bo tam ci dwaj zmarli. I teraz proszę wziąć pod uwagę fakt następujący, o którym trzeba powiedzieć. Profesor Jerzy Szablowski, ostatni raz używam nazwiska, potwornie bał się bakterii.
On witał się z bliźnimi swoimi, tak jak prezydent Reagan, w rękawiczkach. Bo bał się, bo mikroby, bo bakterie, bo... Krótko mówiąc, jego udział w tej komisji był bardzo maleńki. Proszę wziąć pod uwagę profesora Alfreda. On w tym czasie robił doktorat, który ja już miałem, on się starał dorównać profesorowi Jerzemu. No i powstał ten trójkąt, gdzie ja byłem najbardziej ostrym kątem, bo ci dwaj mniej się interesowali sprawą niż ja. Jeszcze wystąpi tutaj ówczesny gospodarz Katedry Wawelskiej, ksiądz Franciszek Warancik. Też nazwiska nie będę mówił, będę mówił o księdzu Franciszku. Otóż proszę Państwa, któregoś dnia wchodzę ja do katedry, już po powołaniu tej komisji i widzę dwóch ludzi stojących pod chórem muzycznym. Jeden z nich to gospodarz katedry, ksiądz Franciszek, a drugi metropolita krakowski, następca świętego Stanisława, to jest ksiądz metropolita Karol Wojtyła. Nie ma nikogo w katedrze, nie odprawia się żadne nabożeństwo, a organy grają. I co organy grają? Posłuchajmy. Ja wtedy powiedziałem do metropolity, jest to najpiękniejsza melodia Bacha według mnie. Ja kiedyś grałem ją na chórze u Augustianów, gdzie mieszkałem. Ale przyszedł nowy organista, odpędził mnie od klawiatury i powiedział, nie partacz, posłuchaj jak to ma brzmieć. I to tak ma brzmieć. A ja Państwa proszę do wnętrza kaplicy. To jest określona przestrzeń, mianowicie szerokość tego jest 1,40 m. Długość tego to są 2,5 kwadraty w proporcjach, długość tego wynosi około 4 metrów. Teraz niech Państwo popatrzą. Widz Stwórz, twórca pomnika Wita Stwosza, pomnika nagrobnego, postanawia wznieść tutaj tą tumbę grobową. To jest marmur. Teraz proszę przypomnieć, że tumba, która jest podzielona tutaj w takim rytmie, ona stoi na kamiennym postumencie. To znaczy z tej strony tu jest taki stopień, a w tym miejscu dochodzi się do posadzki. I jeżeli tę posadzkę określilibyśmy jako poziom zero, to proszę zwrócić teraz uwagę na to, że tu Stwórz stawia kolumnę, która podtrzymuje baldachim. Z jednej strony i z drugiej strony kwadraty. Natomiast te dwie kolumny ustawia, proszę przypomnieć, że to jest jesień średniowiecza. Te dwie kolumny ustawia tak. Mamy do czynienia już nie z kwadratem, a z rąbem. Wszystko to mieści się w tej oto przestrzeni. Proszę Państwa, to jest na rożę kaplicy. Ja nie mam czasu i potrzeby rysować sklepień. Ja tylko powiem rzecz taką. Mniej więcej w tym miejscu, to jest jakieś 2,20 od narożnika, znajduje się wnęka. Głęboka na 50 centymetrów. Wygląda to tak. Tu jest tumba, na której będzie znajdował się pomnik Stwosza.
Jest przekaz historyczny, że król pozował stwórzowi, który jego portret za życia wykonał. Proszę Państwa, ta komisja, o której wspomniałem, jako pierwszy czyn dla Katedry Wawelskiej powiedziała w tym pięknym świecie gotycko-bizantyńsko-mechoferowskim z Witem Stwoszem na czele, no bo tu, proszę Państwa, też nie mam czasu rysować, ale w ślad za tym idzie tutaj poezja stwórzowskich kolumn i stwórzowskiego baldachimu, splotu potrójnego różnych jakości, bo to jest łuk eliptyczny, bo to jest później łuk Włośli Grzbieta, temu przeciwstawiają się, ej, lepiej rysować niż mówić. Proszę, to jest pierwsze, to jest drugie, a teraz to jest trzecie. To jest zabawa koronkowa, tu stoją te filary, temu dajmy spokój. Naturalnie tu się to zapętla jakoś tak, ale te dwie kolumny z tyłu są okrągłe. Proszę zwrócić uwagę, jak będziecie w Katedrze Wawelskiej. Proszę Państwa, nie to nas obchodzi. Nas obchodzi to, co tutaj, co pod spodem. A więc około 2,70 cm niżej. I teraz tym się zajmiemy. To w takim razie ja rysuję ten kawałeczek posadzki. To jest tak, tu jest ten punkt zerowy. Tu zaczyna się dzieło stwórzowskie, a my idziemy w kierunku ku dołowi. I proszę teraz zwrócić uwagę, że ściana tumby grobowej jest tutaj na tym licu. To jest to, ale odstępuje na zewnątrz, później żeby nieść ten fundament. Wobec tego sytuacja jest taka. Najpierw gruby mur ceglany, a później kamienna otulina wnętrza grobu. Czyli na tym stoi stwórzowskie dzieło, a na tych cegłach, tutaj tak ułożonych, stoi baldachim. Ja wiem, że to jest może trudne do zrozumienia, ale niech Państwo zwrócą uwagę, że nawet satelita amerykański może z góry określić tę przestrzeń, bo to tylko jest od ściany 1,40 m. Tu jest założone odcinkowe sklepienie. To, co teraz rysuję. Tutaj jest ta krypta kamienna. Tak to wygląda. Czyli mówimy o przestrzeni 1,40 m szerokiej, 1,40 m, 2,98 m, 3 m tutaj. Tu jest sklepienie właśnie takie odcinkowe, a teraz tędy włożono trumnę ze zwłokami króla.